Dzień dobry, nazywam się Sławomir Kalwinek. Zaczynamy Filmową Migawkę, czyli podcast produkowany w Wytwórni Filmów Oświatowych w Łodzi, realizowany razem z Akademickim Ośrodkiem Inicjatyw Artystycznych i studentami filmoznawstwa Uniwersytetu Łódzkiego. To jest podcast WFO. A tym razem witam się z Państwem z Torunia, gdzie jesteśmy na festiwalu Sztuka Natury, o którym za chwileczkę będziemy mówili. Od 2 do 4 grudnia tego roku Toruń stał się stolicą miłośników właśnie natury. Wszystko za sprawą 15. Międzynarodowego Festiwalu Sztuk Wizualnych inspirowanych naturą Sztuka Natury. Zapraszam na krótką rozmowę. To jest podcast WFO. Dzień dobry, z nami jest dyrektor festiwalu Adam Adamski, jednocześnie też profesor Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu imienia Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz pan Jerzy Piotrowiak. Dobrze? Nie przekręciłem nazwiska? Nie, bardzo dobrze. Którzy to panowie są organizatorami tegorocznego festiwalu. Proszę mi powiedzieć, no bardzo ważną pozycją w tym festiwalu jest między innymi wystawa w Okręgowym Muzeum w Toruniu, wernisaż Opowieść o powrotach. To jest wystawa zbiorowa, która była też prezentowana na festiwalu w Łodzi, którego no, ja akurat jestem dyrektorem. Jak to się stało, że te nasze festiwale są takie zaprzyjaźnione, żeby nie powiedzieć, że są pewnego rodzaju rodzeństwem? Myślę, że Adam powinien tutaj odpowiedzieć na to pytanie. No, ta odwzajemniona, można powiedzieć, miłość między festiwalami wzięła się stąd, że byłem częstym bywalcem festiwalu w Łodzi i dzięki też Markowi Trzeciakowi, który jest i był kuratorem większości wystaw, które były tworzone w Łodzi. No, udało się taką wymianę między festiwalami wystaw nawiązać. No i to już trwa od wielu, wielu lat. Myślę, że z obopólną korzyścią dla obydwu instytucji. Wystawy, które tutaj są prezentowane, to tylko część wszystkiego, co pokazujecie swoim odbiorcom, bo to są nie tylko wystawy. Mnie na przykład zadziwiło to, jak wyglądają te multimedialne pokazy. To do pana Jerzego pytanie. Na czym polega no, ta forma prezentacji zdjęć? No rzeczywiście w pewnym momencie było duże zapotrzebowanie na tą formę przekazu. Wielu twórców właśnie w ten sposób chce pokazywać swoje prace i dlatego rozszerzyliśmy formułę festiwalu o tego typu pokazy, również organizując konkurs na pokazy multimedialne, który jest drugim konkursem festiwalowym oprócz konkursu fotograficznego. No myślę, że połączenie właśnie obrazu i dźwięku czy muzyki powoduje doznania zarówno wzrokowe, jak i słuchowe i to po prostu następuje taka fajna kumulacja, że to wszystko dobrze zmontowany pokaz zawierający piękną muzykę, doskonałe zdjęcia, no stanowi zupełnie dodatkowy wymiar tego kontaktu z naturą, także bodźce do nas docierają bardzo szeroko, utrwalają się nawzajem i dzięki temu mamy takie niezapomniane emocje, kiedy oglądamy pokazy multimedialne. W ogóle na czym to polega? Bo tak to brzmi dosyć enigmatycznie, szczególnie jak się słucha o tym. Oczywiście gdyby zobaczyć, to by było wszystko jasne. No, mamy układ zdjęć, który autor sobie wymyślił, że będą przenikały się zdjęcia i do tego dobiera idealną muzykę, która jest podkładem zgranym bardzo pod względem rytmu z obrazem i wtedy razem połączenie obrazu i dźwięku daje nam dodatkową wartość właśnie tą emocjonalną, która dla odbiorcy jest tym dodatkowym elementem bardzo pożądanym przez niego. Ja tutaj jeszcze powiem, że słyszymy w oddali odgłosy życia festiwalowego, bo jesteśmy w Akademickim Centrum Kultury i Sztuki Odnowa w Toruniu, gdzie odbywają się pokazy i prelekcje związane z Festiwalem Sztuka Natury, więc tutaj dla Państwa, którzy nas słuchacie, ważna informacja, że życie na festiwalu naprawdę tętni. Jesteśmy chyba już na półmetku tego festiwalu. A jeszcze pytanie, czy jest jakaś tendencja, do pana Jerzego pytanie, czy jest jakaś tendencja w tych w twórczości, w tym, jak pokazywana jest przyroda, czy to się zmienia z upływem lat, bo to już 15 festiwal. Tak, rzeczywiście. No myślę, że tutaj przede wszystkim technika, która jest dostępna, możliwości obróbki, możliwości rejestrowania obrazu, rejestrowania dźwięku, to jest chyba ten kierunek, który powoduje, że ten przekaz jest coraz lepszy, coraz pełniejszy. Chociaż te
wspomniane prezentacje multimedialne. Ja spotykałem się z nimi również we wcześniejszych latach, to właściwie pionierskich, kiedy to były te diaporamy, one też były ilustrowane. Trochę to jest coś innego, bo rzeczywiście pokaz slajdów z muzyką to troszeczkę w pewien sposób odnosi się do tego, czym są te slajdy. No właśnie, czy to są slajdy, to ja nie wiem, w ramach pokazów, prawda? Tak, tak, no oczywiście, jest to teraz, tu są pewne, ta multimedialność jest dzięki zastosowaniu właśnie komputerów, zastosowaniu dźwięku, czy możliwości go montowania, oczywiście jest dużo większa obecnie. Do pana Adama pytanie, ale pod względem estetycznym, jak to wygląda? Tutaj spytam pana profesora tym razem. Chodzi o estetykę fotografii przyrodniczej aktualną. Można zobaczyć trend, właściwie uważam, że one są równoległe, dlatego że jeden z trendów fotografii przyrodniczej to jest coraz bardziej wysublimowane pokazywanie natury, jej delikatności, ulotności związanej z tą chwilą zaistnienia właściwego światła, a tym drugim nurtem, który też od wielu lat jak gdyby obowiązuje i funkcjonuje, jest ten taki dokumentacyjny, pokazujący przyrodę tu i teraz, bez angażowania się właśnie w optymalizację światła, czegoś takiego. To jest taki, no, bym powiedział, nurt encyklopedyczny, pokazujący gatunki roślin i zwierząt w danym środowisku. Natomiast ten bardziej wysublimowany, myślę, że zyskuje coraz więcej odbiorców, dlatego że brakuje nam takich właśnie subtelnych, delikatnych obrazów, które w naturze można spotkać i coraz większe grono fotografów to dostrzega i rejestruje. Ja przypomnę Państwu, że słuchacie podcastu nagrywanego tym razem w Toruniu na Festiwalu Sztuka Natury, ale zanim przejdziemy do dalszych pytań, krótkie przypomnienie, gdzie można posłuchać naszych podcastów. Naszych podcastów możecie Państwo słuchać m.in. na platformie YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast oraz na stronie Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych. Odnośniki znajdziecie na www.com.pl/podcast lub w opisie odcinka. Zapraszamy do subskrybowania i słuchania naszych produkcji. A ja wracam do rozmowy. Naszymi gośćmi są pan Adam Adamski oraz Jerzy Piotrowiak, organizatorzy Festiwalu Sztuka Natury w Toruniu. Wasz festiwal to nie tylko zdjęcia, to nie tylko publikacje, prezentacje multimedialne, ale również filmy. Tutaj z dużą przyjemnością zobaczyłem prezentację, którą Michał Ogrodowczyk zaprezentował, pokazał pierwszego dnia festiwalu. Jak sam mówi, zrobił 100 filmów i uhonorowaliście to, prawda? Tak, nagroda, którą otrzymał Michał Ogrodowczyk, to jest za znaczący wkład w rozwój polskiej fotografii filmu przyrodniczego. Nagroda ta powstała, żeby uhonorować pracę Tomka Ogrodowczyka. Tomek był przyczynkiem do powstania nagrody i teraz historia zatoczyła koło jego młodszy brat, który przejął po nim schedę i bardzo aktywnie pracuje na polu filmu przyrodniczego. No, otrzymał tą nagrodę, cała kapituła nagrody uważa, że bardzo mu się ta nagroda należy, dlatego że w skład kapituły oprócz mnie wchodzą osoby, które otrzymały już tą nagrodę. Także jest to wspólna decyzja wszystkich poprzednio nagrodzonych. No i w ten sposób staramy się doceniać najlepszych artystów, zarówno fotografików, jak i filmowców w Polsce. Tu pytanie do pana Jerzego. Ja widziałem też zdjęcia zaprezentowane właśnie w czasie tej uroczystości inaugurującej festiwal i naprawdę one były na bardzo wysokim poziomie. Jak się wybiera takie zdjęcia najlepsze? No to, co mogliśmy zobaczyć, są zdjęcia wybrane spośród nadesłanych kilku tysięcy zdjęć na konkurs, który odbywa się też po raz 15 w ramach naszego festiwalu. I myślę tutaj, że o pracy w jury, które wybiera te najlepsze prace, wyróżnione i nagrodzone, to już jest pytanie do Adama. Wiem, że te obrady jury są i burzliwe, i emocjonalne, i długotrwałe, ale myślę, że tutaj on powinien powiedzieć o tym. Jak to jest, Adamie? No, obrady jury konkursu fotograficznego trwają przeważnie weekend.
są naprawdę długotrwałe, dlatego że z kilku tysięcy zdjęć wpierw odrzucamy zdjęcia niespełniające wymogów technicznych, później odrzucamy zdjęcia, które nam się po prostu nie podobają i zostaje grupa zdjęć, nad którymi dyskutujemy i z kilkuset zdjęć, które zostają finalnie, wybieramy do 30 zdjęć, które prezentujemy na wystawie, a z tych 30 zdjęć jeszcze wybieramy 12 zdjęć, które tworzą kalendarz na następny rok i ten kalendarz stał się takim znakiem rozpoznawczym naszego festiwalu. Wiemy, że ten kalendarz wisi w wielu domach w całej Polsce, a także w Europie, więc jest nam tym bardziej miło, że cała praca włożona w ten wybór zdjęć no, przynosi takie efekty, że promujemy festiwal, pokazujemy tych najlepszych w Polsce fotografików, doceniamy ich i bardzo często jest tak, że osoby docenione w danym roku, nagrodzone, zostają w kolejnych edycjach festiwalu gośćmi festiwalu. Festiwal to nie tylko rozmowy o sztuce, to nie tylko oglądanie zdjęć i filmów, ale również warsztatowe spotkania, takie rozmowy typowo techniczne, omawiające na przykład nowoczesne technologie. Dlaczego takie rozmowy, oprócz estetyki i ekologii, która jest częścią rozmów o naturze, dlaczego one się tutaj odbywają i co tutaj czego można się dowiedzieć? No, gośćmi festiwalu są przede wszystkim profesjonaliści, takie osoby, które zawodowo lub też w bardzo profesjonalny sposób zajmują się fotografowaniem przyrody i to spotkanie to jest również takie spotkanie, które ma rozszerzyć ich umiejętności zawodowe, ich warsztat, ich sprzęt. Jest tu możliwość również zapoznania się ze sprzętem, który mecenas, firma Sony, mecenas festiwalu dostarcza na swoim stoisku. I stąd właśnie tego typu podejście. Również właśnie to sprzętowe, to warsztatowe. Jest jeszcze osobny element naszego festiwalu. Są to warsztaty adresowane dla młodzieży. Warsztaty poświęcone fotografii, filmowi przyrodniczemu. Te warsztaty cieszą się olbrzymim powodzeniem. Rocznie kilkaset osób bierze w nich udział z różnych szkół z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Tak więc ilość chętnych, którzy chcą uczestniczyć w tych warsztatach jest naprawdę znacząca i mamy taką frajdę, że młodzież, która uczestniczy, zapoznaje się z tym profesjonalnym sprzętem, ale także zapoznaje się z zasadami wykonywania zdjęć przyrodniczych, nie tylko dokumentacyjnych, ale także artystycznych i jak można to zrobić, dysponując swoim smartfonem, który znajduje się w kieszeni. Także to jest taka nauka u podstaw i mamy nadzieję, że osoby, które chwycą bakcyla fotografii przyrodniczej, korzystając ze swojego smartfona, być może kiedyś zaczną fotografować na sprzęcie dedykowanym do tego lub filmować. No i w ten sposób zasilą szeregi filmowców i fotografików przyrodniczych. A tak pod względem estetycznym, czy ty jako dyrektor festiwalu, też artysta, widzisz, że coś się zmienia, jeżeli chodzi o technologię i efekt tej technologii na ekranie? Tak, technologia pozwala na, aktualna technologia pozwala na pokazanie wielu aspektów, które do tej pory uciekały nam, nie były można w stanie ich zarejestrować w takim stopniu, jakbyśmy sobie tego życzyli, więc technologia jest tutaj bardzo, bardzo pomocna, ale technologia nie zastąpi kreatywności człowieka, to tylko może uzupełnić i uważam, że w tej chwili jest taki wspaniały czas, kiedy ludzie kreatywni, dysponując tą najnowszą techniką, mogą stworzyć dzieła, które naprawdę robią olbrzymie wrażenie na odbiorcach. Już myślę, że powinniśmy się zbliżać do końca, bo jesteście bardzo zajęci, festiwal trwa, jesteśmy też otoczeni ludźmi, którzy tutaj pewnie z wami by też chcieli porozmawiać. Ostatnie pytanie, jak się będzie rozwijał ten festiwal, bo ja widzę, że jest olbrzymie zainteresowanie. Jesteście taką grupą przyjaciół, macie zamiar zmienić coś w tym festiwalu? Festiwal naszym zdaniem powinien się odbywać i będziemy robić wszystko, żeby się mógł odbywać w następnych latach. Oczywiście są to różnego rodzaju uwarunkowania, których jeszcze nie znamy na dzień dzisiejszy. Życzymy sobie tego, żeby festiwal mógł być kontynuowany, żeby następne 15 edycji mogło spokojnie się odbyć. No, liczymy na to, że właśnie festiwal będzie trwał, ale wiadomo, że nie na wszystko mamy wpływ. Staramy się pozyskiwać środki finansowe, a wiadomo, że bez pieniędzy żadne przedsięwzięcie po prostu no, nie może funkcjonować. Także podstawa to pieniądze, a dysponując pieniędzmi, jesteśmy w stanie przez najbliższe kilkadziesiąt lat realizować festiwal i mam nadzieję, że realizować go w stopniu coraz bardziej spełniającym oczekiwania gości festiwalowych.
Dziękuję Państwu za, Panom za rozmowę. Naszymi gośćmi był Pan Adam Adamski i Pan Jerzy Piotrowiak, organizatorzy Festiwalu Sztuka Natury w Toruniu. Dziękuję serdecznie. A my będziemy musieli już kończyć, żeby zająć się następnymi częściami naszego festiwalu. To był podcast Filmowa Migawka. Seria podcastów pod nazwą Filmowa Migawka to nie tylko rozmowy z twórcami związanymi z Wytwórnią Filmów Oświatowych, znanymi w Polsce i na świecie reżyserami, operatorami czy innymi osobami związanymi z branżą filmową. To również spotkania ze studentami łódzkiej szkoły filmowej, artystami, którzy dopiero wchodzą w świat wielkiej kinematografii. Jesteśmy też obecni na festiwalach filmowych, poznajemy edukatorów filmowych i zapraszamy na kolejne nasze spotkania, które zawsze można słuchać w każdy czwartek. Do usłyszenia. To był podcast Filmowa Migawka.